Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna talia eksperymentalna. Lecimy z potworami na roju. Będziemy się bawić tym gniazdem potworów. Będziemy sobie tworzyć takie duże talie. Ale spoko. Mamy 160 w sumie złota. A tam beczkę zawsze się zrobi. Beczka na początek to jest dobra rzecz. I jeszcze nie mamy tej aktualizacji, jak to nagrywam, ale zobaczymy. Niedługo będzie, więc spoko. Uuu! Czyste niebo, okrzyk. Grasz kulowej. W sumie to będzie wszystko miało tę samą wartość, nie? Ale tą bombę wezmę. Dobra. Oj, trolu! Ostatnio żadnych złotych. Będę bił czcinką. Dobra, tworzenie talii. Nowa talia. Otwory. Dobra, później zmienimy sobie nazwę. No to lecimy, lecimy. Od złotych kart. W sumie złote karty przydadzą się. Ten jest taki multi. Ten jest multi. Yennefer się przyda bardzo. Co tu? Registr czy Ciri? Może być Ciri. Albo Regis, dobra. Regis też będzie srebrną kartą i później będzie miał chyba na tym wampirze 8 punktów, z tego co pamiętam. Teraz tak, bomba. Nie przyda się, róg się przyda bardzo. Pożoga. Dobra, nie będziemy patrzeć na te specjalne za bardzo. Lecimy się pobawić z tym rojem. Mróz. Dobra, srebrny kart nie chce. Zobaczymy. Mróz, czyste niebo. Czyste niebo. To jest dobry pomysł. Najpierw puścić tę pogodę, a później czyste niebo na ten rój cały. Spoko. Wezmę sobie, wyjątkowo w potworach sobie wezmę czyste niebo. Gromik. Tylko mam dwa gromy? Sprzedałem chyba. I trzy gniazda potworów. To jest podstawa tego naszego eksperymentu. Moglaki sobie wezmę, bo tu jest leszy. I tak, krabopająk. Trzy jednostki. Nekery, trzy jednostki. To jest dziki gon. Dobra, zostawimy sobie. Arcygryfa, żeby nam ewentualnie usunął pogodę. Dobra, bo to te krabopająki i ci nie są odporni, nie? Więc spoko. To tak na wszelki wypadek wziąłem. Tutaj będziemy mieli rój. Jak się rozwali. Albo pająki nie. Muglaka sobie wezmę tak dla picu. Tego nie potrzeba. Kurde, nie mamy jeszcze tych takich żywiołaków dużych, nie? Ale spróbujemy z tym. Chyba tu więcej już roju nie będzie. Nie, więcej roju nie ma. 26 kart. I to będzie tak. Pyk. 60 zł, spoko. Gramy tym rojem. Zobaczymy, czy w ogóle mamy jakieś szanse. Będę sobie takie teraz eksperymenty robił. Jeszcze zagramy sobie Skellige. Bez medyczek albo coś. Chciałem tą straż królową przetestować, ale nie mam Ceres jeszcze. Ale ona i tak jest fajna. Podobno te karty z cmentarza idą. Te czwóreczki. Nawet nie grałem jeszcze na tym. Ostatnio przetestowałem tego Lugosa sinego. Puszcza takiego wieloryba na pole przeciwnika i on co rundę zmniejsza jednostki w każdym... w jednym rzędzie o jeden, nie? Tak jak Odrin na przykład dodaje, to ten odbiera przeciwnikowi. Gramy na potwory. O, mam fajne karty. Gniazdo potworów. Róg. Czyste niebo. Może mi się przydać. Dobra, żebym chociaż miał coś punktów. Cieszę
Miesiąc pasujemy. Dawnej przenikliwości. No, widzę, że w pierwszej nie ma sensu tu się bić. Okej. Chociaż... Puszczę chociaż te golemy. Tylko nie wiem, czy w drugiej rundzie już bić ten rój. Taki zajebisty. Dobra, wystrzel się z jednej karty. Chciałbym dać i te krabopająki, i te nekery, i te golemy, żeby były w jednej rundzie, nie? Jeszcze róg, dwa gromy. Jest potencjał. To czyste niebo, dobrze, że mi wleciało. Zaraz jeszcze dwie karty dostanę. Ciekawa rozgrywka. O, 0 punktów. Jak się cieszę. Dobra, tu mamy dwie. I tu gniazdo potworów dwa razy. O nie, lecz trzeci raz. Nie ma ucieczki. Dobra, na razie to. Bo tutaj mam leszego. Teraz mi ten rój i tak zbił. Kurde, lipa. Jak tu wygrać rundę? To bym chciał sobie naprawdę zostawić na ostatnią. Ale tu by były jaja. Dobra, dam tego leszego. A to jest rój? To jest też rój. Tylko to się kłóci z tym. Zrób pas, chłopie. Nie ma ucieczki. Dobra, ten rój i tak mi zbija. Tego nie wydam. Tego też nie wydam. Kurde, ale szkoda. Nie wygram tej rundy. Wydać to czyste niebo. Kurde. Dawaj pas. Kurde, dyszka. Nie, bo on w tej rundzie nie będzie się wystrzelał. Szkoda by było. Tego gniazda mi szkoda. Ale lipa. Dobra, chodźcie wy. Może zagramy jeszcze raz. Żeby nie było na potwory, o. Kurde, gromik. Albo lecimy w tej. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Lecimy w tej rundzie. Na wystrzelanie się. Albo po prostu wam pokażę. O, gościu tutaj ostro idzie. A i później grom, nie? Później grom i jeszcze róg. Zobaczymy, ile tego będzie. On może tu pazurem ściągnąć. Pasuje. Dobra, wiecie co? Lecimy, pokażę wam, ile tego będzie. Jak już takie karty dostałem, to spoko. Najwyżej sobie przegramy. Ile tu się da wyciągnąć z tego roju?
Dobra. To wygląda ciekawie. No, opłaca się przegrać mecz, żeby takie coś zobaczyć. Wiem, że są jeszcze inne karty roju. Co dopiero by się działo. Ale tu przynajmniej ten wilk doszedł. Oko. Kurde, zaraz się jednostki nie zmieszczą. Ej, ale dużo będzie punktów. Leci na dwójki. Ej, robimy rekord? ...355. I teraz gdzie? Tutaj? Tutaj róg, nie? Tych siódemek jest chyba mniej. Kurde, ale jaja. Chyba tu. Tak, siódemek jest mniej niż szóstek. 499! Ale beka. 499, rekord. Szkoda, że nie 500. Szkoda, że nie 500. Ojej, przegrałem, no i co? Spasuj. 499, nahukaliśmy punktów. To ma potencjał, jeszcze by poszedł drugi róg? O kurwa, to jest 700 punktów. Dobra, do 1000 dobijemy w tej grze, nie ma bata. O, jeszcze jedno zwycięstwo i będzie dzisiaj beczka. No to spoko. Teraz sobie skończymy, to wystarczy na ten odcinek. Jeszcze sobie zagramy może z Skellige'a albo Północą w następnym odcinku. Także rekord padł. Dajcie łapkę w górę, prześlijcie ten film dalej. Jeśli ktoś gra w Gwinta albo znajomym oczywiście, nie grającym, możecie nawet to pokazać, nie ma problemu. Dajcie suba oczywiście, jeśli jesteście nowi. Tutaj będzie gwincik na kanale praktycznie codziennie, kiedy mogę, to nagrywam, więc nie będziecie się nudzić. Także dzięki za oglądanie. Rekord padł. Do zobaczenia. Cześć.